Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Chilewicz. Madam. Witamy was w... Zaczynamy od cudownej historii na Donaldzie. Chłop lata motolotnią z kluczami gęsi i uczy je lepszych, bezpieczniejszych tras przelotu. Jezu, jakby, czego chcieć więcej? Jakby ten nagłówek już jest taki, że no nie można obejść tutaj jakoś się, wiecie, inaczej. Czyli jest szansa dla ludzkości. Za dużo powiedziałem? Za bardzo? Trochę cię zagalopowało, ale dobra, może skupmy się na tym artykule. Dobra. Słuchajcie, okazuje się, że brytyjski youtuber Tom Scott nagrał film o Francuzie, który od 27 lat lata motolotnią z owymi gęsiami, aby uczyć ich bezpiecznych tras przelotu. No i tak sobie myślę, ja osobiście nie znam pana youtubera Toma Scotta i ja nie wiem, co on tam na przykład odpierniczał w przeszłości, ale czy jednak może być jakiś youtuber na poziomie? Tak, jest kilku nawet polskich. Tak? Tak. Myślisz, żeby latali z tymi gęsiami? Myślę, że jest taka szansa. No. Bo ja nie wiem, czy to by się klikało, szczerze mówiąc, w Polsce i oglądało. Wiem. Więc nie wiem, czy by coś takiego zrobili, nie? A to o to chodzi. Christian Moules jednorazową akcję zamienił w wieloletnią misję i projekt szkolenia ptaków. W pierwszy lot z gęsiami białoczelnymi wyruszył w 1995 roku w specjalnie przystosowanym ultralekkim samolocie. Zainspirował go artykuł dotyczący zanikania występowania niektórych gatunków gęsi w naturalnym środowisku. Między innymi z powodu polowań. Aha. Ludzie. Moules uznał, ja jakby nie znam francuskiego. Nie jesteś francuskologiem? Nie jestem francuskologiem, jakiś Moules. Uznał, że może ochronić ptaki podczas ich wędrówki po Europie, tak aby zagrożone gatunki przetrwały lot i mogły się rozmnażać. Nie jestem tym, który nauczył ptaki latać ze mną. Robię to od 27 lat i to one nauczyły mnie latać ze sobą. Jest, no, ale chociaż musimy kawałek zobaczyć tego filmiku. Je me suis dit, si moi j'arrive à guider de nouvelles générations d'oies naines à front blanc sur un nouvel itinéraire, je vais pouvoir commencer à les réintroduire dans la nature. Parce qu'elles avaient été exterminées par les abus de la chasse. No to skoro tak słodko, no to jeszcze dosłodźmy jeszcze troszeczkę, jeszcze odrobinkę i przenieśmy się na Podkarpacie Polska. Mm-hmm. I na Podkarpaciu Polska ostatnio wydarzyło się coś słodkiego. Przy jednym z rond stał patrol policyjny, w którym była policjantka i policjant. I zamiast patrolować ulicy, wiesz co robili? Obściskiwali się. Wzajemnie. Najlepsze jest to, że nagrywał jakiś kierowca swoją drogę, bo kierowcy tak robią. To, no wiem o co chodzi. Technologia. Tak, technologia. Nagrał przez przypadek zupełny obściskujących się parę policjantów. Nie wiem, ci wszyscy ludzie to tak jak ja. Wszystko się wszyscy boją. Co oni się obściskują? Kocham komentarz tej pani. Tak. Co oni się obściskują? Ale że wyłapała, nie? No dobrze, no bo jest, wiesz, prowadzi samochód, więc musi kontrolować to, co się dzieje. No to prawidłowo, jak dla mnie. Zdała egzamin. A może to był taki test policjantów po prostu, czy zauważą ludzie? Czy zauważą obciskujących się policjantów, nie? Ale zobaczcie, jakie amory, już po prostu nie wytrzymali. Nie wytrzymali, wiosna przyszła, no. Wiosna przyszła, miejsce po prostu publiczne, mundury, praca, nic, no po prostu nic nie jest ważne, tylko rozmnażanie. Nie skończą po prostu ci ludzie, nie skończą po prostu, póki nie przeludnią na maksa już tej planety, no nie? No taka prawda jest. No taka jest prawda, no co mam ci powiedzieć. No dla mnie to jest mega słodkie, mimo wszystko, mimo że nie jestem jakimś wielkim fanem policji, zwłaszcza polskiej, ale dla mnie to jest mega słodkie i uważam, że ja bym dał im po ciastku. No ja nie wiem, czy bym dał po ciastku, ja bym chciał poznać historię i co się dzieje tutaj, bo to nie wiadomo, to może być na różne scenariusze rozpatrywane. Dlaczego? No nie wiem, no na przykład co ich łączy, czy obie strony są zainteresowane,
Czy jakby tutaj nie ma jakichś, nie wiem, po prostu... Osób trzecich jeszcze w to. Osób trzecich. Czy tutaj nie ma czegoś takiego na przykład właśnie, że ktoś jakieś ma wyższe stanowisko, ktoś niższe i coś takiego. A są na miejscu pracy, gdzie są po prostu przy ulicy, powinni pilnować i chyba nie pilnują tej ulicy za bardzo i tam mogłyby się wydarzyć przeróżne rzeczy na tej ulicy, bo oni by zajęci byli obciskiwani się. Tak poważnie do tego podchodzisz. Trochę bym powiedział kontrowersyjnie. Ale ja jestem ciekaw, na przykład możesz zerknąć, moja kochana, w komentarze i zobaczymy, jak lud przemówił na przykład. Czy bardziej z tobą się zgadza tutaj, czy ze mną? Bo jest 1400 komentarzy, widzę. To czytam trzy pierwsze, które się wyświetlają. Chwila prawdy, słuchajcie, to jest nasza chwila prawdy. Typowi coś wpadło do oka i wielka afera. Z jednej strony fajnie, że coraz więcej kamerek, z drugiej niedługo to będzie strach, kurde, krzywo stanąć, bo już każdy cię skomentuje i doda do tego swoją teorię. Czyli teoria spiskowa. Czyli teoria spiskowa, że komuś wpadło coś do oka. Albo że się całowali. Drugi komentarz, to moja teoria. Wiosną takie widoki to nic nadzwyczajnego i trzy serduszka. To mogłem ja napisać ten komentarz. Oraz trzeci, koprolitów. Koprolity wszędzie piszą komentarze, u nas też. Jeśli dzięki tej odrobinie czułości nie będą się później wyżywać na kierowcach, to w pełni popieram takie zachowania. Coś w tym jest. Stało się. Kochana. No wiem, no ja wiem. Kochana, Ninka nasza. Nasza Ninka. Ten. Zapowiedziała koniec świata według kiepskich. No wiem, no zawiodłem się na niej. Słuchajcie. Świat według kiepskich zadebiutował na antenie Polsatu 16 marca 1999 roku. Czyli bardzo dużo lat temu, 20 lat. Podejrzewam, że część z was teraz oglądających jeszcze wtedy nie istniała. Tak, to prawda, to jest bardzo możliwe. Ciekawe, gdzie byliście wtedy. W niebie. Gdzie byliście? Dajcie znać, gdzie byliście. Albo w kapuście. I choć treści przedstawiane w serialu nadal są krytykowane przez wiele osób, z czasem produkcja zyskiwała rzesze wiernych fanów. Ci będą zapewne zasmuceni najnowszymi doniesieniami. Sitcom na dobre znika z anteny, ponieważ nowe odcinki nie będą nagrywane. No to jakby, tak, no, jeżeli nie będą nagrywane, to oczywiście to znaczy, nie będzie nowych po prostu. Tak, to jest jakby przyczyna, skutek, to wszystko się... Tak, ma to sens. Słuchajcie, bo tak właśnie w temacie, że on tak długo lata w tej telewizji, to ja pamiętam początki Świata według kiepskich. Ja w ogóle nie przypadałem nigdy za tym serialem specjalnie, w sensie... Na początku. A chociaż na początku chyba, wydaje mi się, nie wiem, to musiał być chyba pierwszy sezon, bo to były jakieś pierwsze lata mojej szkoły. Jak on się pojawił, no to to było takie dosyć kontrowersyjne. Tak, tak, tak. No bo tam było takie, wiecie, taki żart, taki bym powiedział, jaki bym powiedział? Prostacki trochę. No właśnie. Nie, to przecież moja żona też mnie raz podpaliła. Co ty pieprzysz? Kiedy? Ja kiedy? A na imieniny Andrzeja to kto mnie podpalił? A co za głupoty opowiadasz? Przecież się schlałeś jak świnia. I wisiałeś jak ta małpa nad tortem. Łeb ci się kiwał tak przód, tył, przód. Pochyliłeś się, podpaliłeś. Prawa fizyki, przepraszam bardzo. I ja pamiętam, no wiecie, jak dzieciak, no to był ciekawy, tak? Że coś o tym gada czy coś. I ja byłem u koleżanki i oglądaliśmy Świat według kiepskich i mama koleżanki zabroniła nam tego oglądać. Bo powiedziała, że to jest takie głupie. Aż tak. Aż tak. Aż tak było. To mi tylko mama zabraniała oglądać te bajki na Polonii 1. Bo widziała tam te cyce wylewające się. Dajcie spokój Polonii 1. Oczywiście, że to nie oglądał Jatamana, nie wiedz o życiu. Oczywiście. Świat według kiepskich nie jest już tym samym serialem, co ten emitowany jeszcze 15 lat temu. W produkcji brakuje wielu bohaterów. Paździocha, Boczka czy Babki Kiepskiej. Śpiście słodkaniołki. No. Nikogo nie powinna więc dziwić decyzja o wstrzymaniu nagrań. I mamy tutaj właśnie komentarz pani Ninki. Po ponad 20 latach nie wykluczam, że zakończymy produkcję Świata według kiepskich, w których zrealizowaliśmy 588 odcinków. Dużo. W sitcomie występują i występowali aktorzy, których śmiało mogę nazwać wybitnymi artystami. Trudno będzie nam się z nimi rozstać, ale fani zawsze będą mogli przypomnieć sobie wszystkie sezony serialu na platformie. I tutaj mamy dopisek, że nowe odcinki nie są emitowane już od niespełna pół roku, a finałowe epizody zostały wyemitowane. To jest bardzo tak szczegółowo, podoba mi się w tym artykule plotka. Wyemitowane zostały w nocy z 2 na 3 grudnia 2021 o godzinie 2.25 i 3.00. Dlaczego premierowe odcinki były o 3 nad ranem? Właśnie, nie? Dziwne. Po pierwsze, dlaczego? A po drugie...
Nie wiem, dziwna informacja. Nie spodziewałem się jej. Może oni też w tym plotku tak stwierdzili, jak się dowiedzieli o tym, to uznali, że to jest dziwne, więc się o tym podzielą. Może i tak, wtedy i teraz my się tym dzielimy. O co chodzi? Jeśli to jest dla was dziwne, piszcie w komentarzach dziwne. Ja również odnoszę się do fenomenu kiepskich. W pierwszych latach nadawania sitcom ten był bezustannie krytykowany. Kwestionowano wszystko, od gry aktorskiej po teksty. Dopiero wraz z upływem czasu i dzięki miłości publiczności zdobył miano kultowego. No, ja ci powiem szczerze mówiąc, że ja nie byłem przez większość emisji tego serialu, nie byłem fanem. Wręcz uważam, że to był raczej jeden z gorszych, jeżeli nie najgorszy serial produkcji Polsatu. Gdzie było tam przecież tyle, wiecie, Miodowe Lata, Rodzina Zastępcza, 13 Posterunek. One wszystkie weszły mniej więcej w tym samym czasie, a tylko przetrwał Świat według Kiepskich tak. Ten cały czas i uważam, że akurat, no nie wiem, akurat najmniej jest udany. Jak w taki choć przyznam, co już kiedyś wspominałem na pewno, bo pamiętam, że z czasem przyzwyczaiłem się do oglądania Świata według Kiepskich. Nie jakiegoś regularnego, ale oglądaliśmy Świat według Kiepskich, przygotowując się do imprez. Tak. Więc to było, no nie wiem, no 2, 3, 4 lata temu. W okolicach 18 godziny. Nie, nie, to było po wydarzeniach, więc to było 19.15. Tak, to było po wydarzeniach, 19.15. No i oczywiście iconic, wiesz, Paździochowa. Paździochowa, zawsze, forever in our heart. Zawsze czekałem, kiedy Paździochowa po prostu się pojawi i co tam powie. Żądam adwokata! Milcz, kryminalisto! Każde słowo, które od tej chwili powiesz, w gówno się obróci przeciwko tobie! Ale ja jestem niewinny! W pierdlu wszyscy są niewinni, ty! Brawo! Nareszcie, pani Helenko, wreszcie coś drgnęło w tym kraju. Ma pani rację, pani Halinko. Może w końcu zrobią porządek z tymi złodziejami i pijakami. Czy masz jakiś może iconic wspomnienia? No my poznaliśmy Paździochową, to jest moja iconic wspomnienie. Tak, tak, no to wiadomo, na jednej z ramówek Polsatu i mamy zdjęcia nawet. Tak. Ty masz z jednego roku, ja mam z kolejnego. Tak. Ale czy chodzi mi z serialu, czy coś kojarzysz? Bo ja na przykład, tak mi to zapadło w pamięć totalnie, tak mi to rozbawiło. No. Kiedyś był jakiś odcinek i też właśnie przed imprezą. Nie wiem, Paździochowa chciała chyba kogoś zabić. Nie wiem, czy nie Paździocha. Już się do niej nie odezwę. Niech się smaży wiedźma w piekle. Możliwe, to chyba zazwyczaj było, nie? Tak. I ja pamiętam, że ona powiedziała tekst dwa muchomorki i dwa czarne worki. Władze z takiego pomocy stwierdziła, że zrobi grzybową z muchomoru. Tak. I to było na tyle iconic, że jakby to mi zapadło w pamięć do dzisiaj i do dzisiaj budza uśmiech na mym licu. Czyli co? Czyli dobrze wspominasz Świat według Kiepskich, no, skoro wzbudza uśmiech. Nie wyrządził mi żadnej krzywdy, więc okej, no co mogę ci powiedzieć. Może ja nie byłem jakimś super fanem, ale byli fanowie, ponieważ fanowie byli. Wirtualne media podają, odcinki oglądało średnio 628 tysięcy widzów. Po przełożeniu, bo to wydaje się dużo. W sensie, jak dla mnie 628 tysięcy. Po przełożeniu to 5,5% udziału w rynku telewizyjnym. Wśród wszystkich widzów. To może nie jest jakoś dużo. No. No ale z drugiej strony czego się spodziewać też po serialu, który leci od 50 lat, nie? No to prawda. No dobra, ale. Jeszcze jakimś kończąc tutaj, bym powiedział takim miłą nutką. Pani Ninna jeszcze dodała, że... Stacja wspólnie z wydawnictwem SQN pracuje nad książką, która będzie podsumowaniem serialu. W publikacji aktorzy zdradzają kulisy produkcji, opowiadają wiele ciekawych historii związanych z powstawaniem serialu. Oczywiście Andrzej Grabowski jest niewątpliwie królem anegdot i dowcipów i niejednokrotnie wywoła nasz uśmiech. Książka została już napisana, aktualnie trwają nad nią ostatnie poprawki, która ma się okazać jesienią tego roku z okazji jubileuszu 30-lecia telewizji Polsat. Ukoronowania 23 lat serialu na antenie Polsatu. Udało ci się przebrnąć przez to. Ach, Chryste Panie. I ukoronowaniu. No i brawo, no i tak można rzec. Zmęczyłeś się już? Strasznie się zmęczyłem. No dobra, no to kontynuuj. Ale nie byłem na wakacjach od 9 lat. 90 lat. Jak Kleo. Jak pani Kleo. Praca.
O co jej chodzi? Dziękujemy wam bardzo za dzisiejsze za dzisiejszą spotkanie. Porcję newsów w cokolwiek i życzymy wam powodzenia. Powodzenia. W dalszym kontynuowaniu tego żywotu. Trzymamy kciuki za was. A. Trzyma kciuki, pokaż. Nie, to jest figa. Tak, pomachaj kciukami. Nie, bo to...